Panaceum! Gadia! Panaceum, już powinno... Cześć, YouTube, jak leci Saker WK z tej strony. A, zaskoczeni? Ty, kamera nie jest krzywo? A gdzie jest ten? Za daleko, za daleko. Dzisiaj będę chłopaków sprawdzał... Przepraszam, bo to jest, ty zacząłeś i ty zwracasz uwagę na takie rzeczy. Mi się wydaje, że kamera jest lekko tak pod kątem. Tam siedzi człowiek odpowiedzialny. Zobacz, nie kolego, nie jest to w ten sposób? Ja myślę, że to jest innowacyjna metoda nagrywania. Dzisiaj będę testował chłopaków z ich wiedzy na temat najsłabszych suplementów, jakie istnieją. Jest przygotowanych 5. Będę czytał opis tego suplementu. Dobra. I zobaczymy, czy chłopaki zgadną, co to jest. No i oczywiście potem sobie chwilę o tym pogadamy. Także zaczynamy od pierwszego. Jest wykorzystywany przede wszystkim w celu przyspieszenia tempa rozwoju muskulatury i zwiększenia wydolności fizycznej. Poza wspieraniem anabolizmu, hamuje również procesy kataboliczne i chroni przed uszkodzeniami, jakie powstają w komórkach mięśniowych. Gdzie jest ten bas? Mam dwa typy. Też mam jeden. No. Branching amino acids. Nie? Nie? Okay. Myślałem, że to co powiedziałeś? BCA. Ja HMB. Testosteron. Gratulacje, Robert. Jest to HMB. Oczywiście HMB. A. Ładnie. To jeszcze tylko dokończę. Ale to też się przypisuje BCA. Wielu tych. Zaraz się dowiesz czemu. Co ciekawe, HMB może również ograniczyć spadek masy mięśniowej spowodowany chorobą albo podeszłym wiekiem. I to jest jedyne jego prawidłowe, potwierdzone naukowo działanie. Że HMB może ograniczyć spadek masy mięśniowej spowodowany chorobą albo w podeszłym wieku. W ogóle nie przekłada się to na siłownię, natomiast może rzeczywiście zapobiegać atrofii w przypadku prawdziwej atrofii. Przepraszam, nie? A nie, że masz... No. Można kupić HMB. Można kupić HMB. Ja sprawdzam. I jeszcze tylko dodam, że swego czasu były reklamowane HMB, że można zbudować 16 kg mięśni w 3 tygodnie. Czekaj. Na pewno to słyszeliście. Ja myślałem, że HMB to jest taki produkt, z którego wszyscy już mają bekę i że jego nawet się tak nie sprzedaje. Do dzisiaj a wiodące firmy mają HMB firmy cały czas. Sprzedają HMB. Mi wmawiano, że trzeba to brać w dużych ilościach, niż się zaleca, i bardzo długo. Tak, że się metabolizuje, nie? Że z czasem jest coraz lepsze. Ty normalnie masz 500 gramów, 400 kapsułek za 80 zł, coś takiego. Ale za zobacz. 100 zł też jest jakieś. No bo oczywiście jest w sprzedaży i wiadomo, że jest to mówione, że tam ma taki i taki efekt, ale no ktoś tam może znaleźć, no nie? Jakieś działanie w tym rzeczywiście. Czyli te osoby, co wymieniłem, jakaś choroba itp. Można zapobiegać atrofii. Oczywiście można to też robić za pomocą treningu siłowego, no nie? I no, samej diety i wszystkiego. No ale HMB, jakieś tam działanie rzeczywiście może mieć bardzo na siłę. To jest trochę też jak z boosterami testosteronu, że booster testosteronu może ci poprawić tam powiedzmy libido, energię, ale w kontekście budowania masy mięśniowej te wahania testosteronu w tej naturalnej normie nie dają nam większych rezultatów, nie? No. Jeżeli to jest ta naturalna granica. Dopiero jak spadniemy poniżej tej normy, można trochę się ratować, żeby jeszcze tak nie spadać, ale to tylko wtedy. Saker, a co to jest steroidogeneza? Tworzenie się sterydu. To tutaj jest, że HMB wykazuje działanie syntezy związków steroidowych, w tym anabolicznych hormonów steroidowych, takich jak testosteron. Czyli no to obiecuje działanie niemalże sterydów. Czyli ja powiedziałem testosteron i miałem rację, bo to jest taki opis. I teraz, bo tu owca powiedział, że myślał, że to BCA. I HMB jest metabolitem leucyny. Czyli to jest tak jak arginina i cytrulina, no nie? Że cytrulina jest metabolitem argininy. Śmiesznie. Nie, HMB to myślę, że to wy tak bardziej mieliście styczność, bo jeszcze trenowaliście trochę przede mną i to było chyba wtedy, że ci topowi kulturyści polscy reklamowali to, no bo firmy decydowały się jak na taki my zaczynaliśmy, dobrze płaciły, nie? 2007 w magazynach. Rok bez YouTube'a i jak oglądaliśmy kulturystów, to my nie wiedzieliśmy właśnie, że HMB nie działa. No. Mieliśmy taką wiedzę, że szliśmy po kreatynę do sklepu stacjonarnego i myśleliśmy właśnie, że
wow, wchodzimy na kreatynę, będzie grubo. A jeszcze z HMB się połączy. I o, że, kurwa, że inne tak, się twój. Z tym połączą jeszcze. No to ja przytoczę jeszcze jedną historię. Mieliśmy ten nasz sklep ulubiony tutaj na Włochach z suplementami. No i to był 2011 albo 2012 rok. Wiedza była u mnie, u was zerowa. No i przychodzę, kupuję białko, oczywiście ten bardzo duże, takie popularne, z wyższej półki. No i pan się mnie pyta, oczywiście pan, taka skóra już, że widać, że coś tam walił. Dobrze wyglądał i też wzbudzał, no wydawało mi się, że dużo wie dla tego i wzbudzał zaufanie. No i, i on się mnie pytał, które karbo chce. Tak jakby zakładał, że jeszcze karbo do tego biorę, a ja mówię, że bo już na tyle wiedziałem, że karbo w sumie to nie potrzebuję, bo ja ten w bananach sobie dostarczę tych węglowodanów. A ten pan do mnie, wiesz co, banana to może sobie wsadzić w dupę! Tak potraktował swojego klienta, który zostawia 500 zł miesięcznie. Ja pamiętam ostatnio, jak opowiadałeś w jakimś filmie tą historię, to ludzie napisali w komentarzach, ciekawe ile razy owca jeszcze opowie tą historię. Naprawdę? Był taki top comment. I właśnie no to ją powiedział po raz kolejny. To właśnie macie ciekawe, odpowiedź po raz kolejny. Znowu ogląda. No to mamy dobra. Trochę komentarzy więcej, dziękuję. Lecę dalej. Wzrost masy mięśniowej. To jest pierwsza korzyść z tego produktu, ale to jeszcze nie powinno nakierować. Wzrost masy, no to wszystko. Beza. Spożycie przed treningiem dodaje energii, opóźnia pojawienie się objawów zmęczenia w trakcie treningu. Też może być BCA. Pasuje do BCA. Przyjmowane zaraz po treningu odbudowuje zapasy glikogenu mięśniowego i wspiera procesy anaboliczne. Może karbo, ale nie, ale karbo może być wykorzystywane. Nie, to nie karbo. Dawaj dalej. Warto wypić... O! Podpowiedziałem, chociaż nie. Warto wypić do posiłku po treningu. Duża dawka będzie stymulować insulinę, która jako hormon budulcowy będzie transportowała aminokwasy do tkanek organizmu oraz... Ja uważam, że coś z węglami na pewno musi być. Ale to nie jest usprawnia naprawdę... procesy regeneracyjne. Nie jest zwykłe karbo, myślisz? No nie, właśnie wydaje mi się, że karbo ma swoje zastosowanie i... Ale saker mógł to ale wiesz, że karbo, jak jest wyniesione na piedestał, a to jest po prostu cukier, tak? Więc saker, no to jest, myślę, po prostu cukier dać. I pytanie, czy warto jest przepłacać za karbo, jak można sobie po prostu cukier wrzucić. No tylko smak na jest pewno. W karbo, nie? No masz dobra, smak. Dobra, każdy musi strzelić teraz, bo już nie mam dalej opisu. No. Nie wiem, co tam może być. Dobra, BCA niech będzie. Nie mam nic w głowie innego po prostu. Ja też nie chcę... Ale z tą insuliną BCA źle. Ale daje BCA. No wiem. To ja mogę na końcu, masz coś? Kurde, no nie wiem, czy on karbo przygotował. Bądź chyba myśli, że rozjebał i... Dobra, ja daję karbo może. Zasugeruję się. Kurwa, to ja daję karbo 6000. Panowie, na insulinę nie działa. Gajnerek. Gajner, nie karbo, właśnie. No ale ciepło, no, ale ciepło. No tak, no. Ogólnie to jest ta sama kategoria produktu. No. Umówmy się. No. I o co chodzi? Bo to na pewno... No węgle ci uzupełni i energii ci doda po treningu, nie? Ale da się zrobić dobrego gainera. Da się i właśnie bardzo o tym chciałem dobrego. Pogadać, że 90% tych gainerów na rynku to jest cukier upchany z jakimś najłatwiejszym białkiem i no po prostu jest to tam... Tylko co taki... jest tutaj nie fair? Ten opis co czytałeś, że stymuluje wzrost masy mięśniowej, ale czy to tak? jest nie fair z mojej strony? Nie, czy to ze strony jest producenta? Z opisem, bo samo spożywanie cukru czy jakichś wysokoenergetycznych rzeczy po treningu jest czymś fajnym, nie? Ale mówienie, że to ci w sposób specjalny masę mięśniową zwiększy, to jest właśnie... Jest ja te opisy czytam ze stron polskich producentów suplementów. Gainer jest to jakaś nie? cegiełka, że... To jedzenie. Ta cegiełka w twojej diecie, która jeżeli ty trzymasz dodatni bilans i masz dobrze tą dietę zbilansowaną, to wtedy ten gainer działa. No bo to jest po prostu dobrze zbilansowany posiłek. Jeżeli oczywiście dana firma dobrze tego gainera zbilansuje. A to już tak? w składzie okay. widać. To ja robiłem widać, własnego gainera. Płatki mieliłem owsiane, białeczko, no, bo jak te kupny kupowałem po 7 kilo, to mi się odbijało kwasem. Masakra. Jeszcze masło orzechowe jest w ogóle super rzeczą, żeby zrobić swojego gainera, nie? Białko, puszy, no. owoc, masło orzechowe. Kurwa, człowieku, 1500 fajna sprawka, kalorii opierdolisz. O, rzeczywiście. Kurczę, aż bym chciał takiego gainera mieć. Na migdałowym robiłem, no.
No, to jest super. To. Chciałbym mieć naszego gainera fajnego, takiego, wiesz, żeby się nie odbijało kwasem. Zrobimy. Zrobimy taki, żeby był dobry. Także tu, no niestety bez punktu, chociaż to Carbo... Owsianeczkę zrobimy. No ale nie trafiliście, no nie? Ale Carbo też dałbym do tego top 5 najsłabszych suplementów. No. Stosowanie... To zgłaszasz się? Nie. Wspomaga rozrost mięśni. Znowu rozrost. No skąd to wiesz? BCA. Bo 4 razy mięśni. Co? Wspomaga. Nie, to jest antyutra. Dobra, nie zaliczamy mu, jeszcze trzeba poczekać dalej. Trzeba zaliczyć. BCA głównie katabolizm postrzegał. Strzelał, bo stracił swój głos. Nie wiedział, czy masz punkt. Strzał był. Jeszcze nie wiecie. Czytam dalej dopiero. No. On dopiero się wystrzelał. Dobra. Wystrzelałeś się, jeszcze się okaże, że się wystrzelałeś. No. Przyjmowanie ma także korzystne działanie w kwestii wydajności treningowej. Zmniejsza uczucie zmęczenia. BCA 100%, milion procent BCA A. Teraz honorowy punkt tutaj. To ja chcę powiedzieć. Natomiast robór fartowny punkt, no nie? No ale robór 2-0, no jest. Tak. No. To jeszcze tylko powiem, jakie są dalsze efekty skorzystania z BCA, bo BCA. Może nie wiecie, bo nie widziałem, żebyście korzystali. No nie niszczy mięśni na redukcji. Znaczy, nie widzę, żebyście korzystali, a tu polscy producenci, słuchajcie, no... Słuchajcie. Jakie są ręczone efekty, nie że one są, tylko jak zapewniają... Osoby są odporniejsze na stres, korzystające z tego suplementu cudownego, który z kolei działa pobudzająco na wytworzenie kortyzolu. Kortyzol odpowiada za spadek masy, a więc osoby przyjmujące BCA są nie tylko mniej zestresowane, ale i lepiej wyrzeźbione. Kurwa! Chcę skończyć swoje życie. Weź BCA! Panaceum! O kurwa, ale zajebiste życie! BCA! Zajebiste życie! Panaceum! Kurwa! Panaceum, to się powinno... BCA wziąłem, kurwa! A jest zajebiście! Zajebiście jest, kurwa! Aaaa! BCA, kurwa, jest sztywny, nic mnie nie boli. Odnotowały... BCA! Większy przyrost, w skrócie, zahamowanie rozpadu mięśni, przyspieszenie odbudowy, zmniejszenie odporności. Odbudowuję mięśnie! Korzystny wpływ na rzeźbę, zmniejsza poziom tkanki tłuszczowej, pozytywnie wpływa na stres i ból związany... Sorry za nerwy, ale wziąłem BCA. Sportowcom, którzy stosują program utraty tkanki tłuszczowej i spożywają nieodpowiednie węglowodany, pomaga BCA. What? Czyli jeżeli nie masz czystej... Poprawia wrażliwość. Jak nie masz czystej michy, no to BCA jest panaceum. No. Rozpad mięśni hamuje. Co, no oglądacie nas pewnie od dawna, więc wiecie, jaki jest nasz... To nie jest nasz stosunek do BCA. To jest, kurwa, fakt naukowy. Wiadomy od dawna. Pogrzebaliśmy BCA dwukrotnie i z roku na rok to się jeszcze bardziej potwierdza, jak bardzo to jest strata pieniędzy. Także po prostu o tym przypominamy. No i nie wiem, czy coś jeszcze chcę. Ja mogę to prosto wytłumaczyć. Jest ten słynny mem, gdzie jest gość w basenie w czepku. Możemy sobie robura wytłumaczyć, że jest na Korotyńskiego w basenie, w czepku i w okularach. I on, będąc w wodzie, polewa się wodą z butelki. Czajcie? To jest BCA. Mając dietę zbilansowaną dobrze, czyli powiedzmy jemy dobre ilości białka rzędu dla przeciętnego człowieka między 150 a 200 gramów na dobę i tak już dostarczamy te aminokwasy, które są w BCA. Czyli jesteśmy już w tej wodzie. Czyli nie ma potrzeby kupować wodę za 2 zł i nią wylewać, skoro już zapłaciliśmy za basen. O. I mamy taki fajny film, jak chcielibyście więcej o BCA. Nagraliśmy łowcy na podwórku pogrzeb. Pochowaliśmy tam BCA. Czy jest to jeszcze? Teraz możliwe, że leży, także w karcie damy. Dobra, panowie. Nic ci nie zrobiłem, jak rosłem po BCA? Co, boli cię? Trochę boli, no. Kurwa. Masz BCA? Bo na ból nie. No właśnie. Nie, pomaga nie mamy. Uwaga, dany suplement pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. Skuteczny w redukcji nadprogramowych kilogramów. Działa silnie przeciwutleniająco. Spalasz tłuszczu! Dobrze, a konkretnie powiesz mi jeszcze, jak dodam, że wspomaga zdolności umysłowe i fizyczne oraz dobre samopoczucie i koncentrację? Pierwsze zdanie jakie było? Pomaga w utrzymaniu prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. To jest duża podpowiedź. Cholesterol. Czekaj. Wiem chyba. No.
L-karnityna. L-karnityna, nie? Nie, nie, to nie L, nie, nie L. Było zbyt proste. Czekaj, nie, nie, nie. A często one są łączone z na G ten produkt, na G. Ten produkt jest często łączony. Glukozamina. Nie, nie glukozamina. Nie, ryboflawina. Nie, 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 nie. Kurczę, glutamina, glutamina. Ale to też nie glutamina, nie, bo tu mi spalacz pasuje jakiś i nie jest wiem jak się ten spalacz nazywa. Dostałeś punkt ze spalacz, ale... No. Kurde, nie. Czy będziecie, jeśli cholesterol też. Ale nie możemy nazwy produktu marki jakiejś podać, nie? Nie, ale to jest składnik, to jest, wiesz, związek chemiczny. Kurczę, czekaj. Wiem, że jak nam to powiesz, to będzie, a wiedziałem. Jest to CLA, panowie. CLA. Było coś takiego. Kwas, jeśli ja nie skłamie, linolowy. Kwas linolowy. I słuchajcie, wszyscy producenci w opisach dają właśnie to spalanie tłuszczu niesamowite ten. I wiecie na podstawie czego oni to dają? Jest badanie, które u myszy po stosowaniu CLA obniżyło zawartość tłuszczu w ciele o 60%. 60% chudsze myszy były po CLA. No. I u człowieka nigdy nie dało to żadnego efektu, ale wystarczy, że powołują się na to badanie u myszy i mogą to napisać. No. Że kupując, używając CLA... Że u ssaka to było i już... Drastyczne spadki u jakiegokolwiek? No, bardzo dużo. O BCA też tak było. Większość, jeśli nie wszystkie, to były właśnie badania BCA na myszach. Że myszy, które brały BCA... Słodzik chyba też tak badali. To w drugą stronę była nadinterpretacja, że dana dawka u myszy powodowała raka, gdzie u człowieka 500 razy wyższa jeszcze by nie dawała. No. To tak było, a z tym BCA jak dokąd? No, że te myszy były dopierdolone po BCA, ale oni porównywali je z myszami, które w ogóle nic nie zjadły na przykład, nie? Do myszy, właśnie, które tylko BCA miały. Czyli możliwe, że składniki BCA, czyli aminokwasy, proteiny ogólnie, bardziej stymulują wzrost mięśni niż węglowodany, niż albo tłuszcze, albo niż nic. Ty kurwa, i to by było badanie, to co? Ty bierzesz mysz jedną, drugą, jednej nic nie dajesz, drugiej dajesz tylko BCA i po tygodniu jedna umiera, a BCA żyje i mówisz, że BCA jest panaceum na życie. Tak, tak się manipuluje ludźmi, no, którzy się nie interesują głębiej, tylko widzą reklamy. Nie, no tak właśnie reklamy strasznie wprowadzają w błąd. Ale zwłaszcza takich rzeczy, które przeciętna osoba, która się nie interesuje, nie jest zagłębiona w temacie, bardzo łatwo uwierzy w to, bo są przedstawione jakimś takim językiem naukowym, jakieś tam są chemiczne te znaczki. Jakaś sylwetka. Sylwetka osoby, która mówi, że to działa i ona jest dojebana, to jest najgorsze. A jaka jest przyczyna tego, że nie uczą nas od początku w szkołach? O co tak naprawdę chodzi w odżywianiu i w trenowaniu? O co tak naprawdę chodzi? Dają ci jakąś piramidę. Co to chuj tu chodzi? Kurwa, idę na WF. Jakąś mi dała piramidę, tutaj warzywa, tutaj to spierdala, idę na WF, nie? No tak szczerze, nie? Co ty mi tu dajesz, kurwa, za piramidę? No trochę to nie było takie, no, urzekające. Proszę panią. Piramida żywieniowa. Ale po piramidzie żywieniowej i tak jesteś głupi dalej. Bo nie znasz, wiesz, nie znasz nie, przyczyny. No, zmierzam do tego, tylko że... No, znasz produkty tylko. Będę takim chamem, że w ogóle polecę nasze książki darmowe na sklepie, Fundamenty Odżywiania. Koniecznie. Akurat tutaj o odżywianiu cały jest mowa. Cały dział suplementacji jest tak, wartej, to, nie to co dzisiaj. Tak, ale też w ogóle skąd się to bierze, że ludzie temu ufają, bo nie znają konceptu, dlaczego chudniemy, co sprawia, że chudniemy. Jakie wybory sprawiają, że chudniemy, bo to jest prosta matematyka, która jest pakowana w jakieś piramidy, kurwa, rysunki, nie? W szkołach. I to jest, wychodzi ze szkoły i dużo osób ma cukrzycę i otyłość, bo właśnie taką piramidę zobaczyły w szkole, nie? Zamiast pokazać co, naszą no, wersję, którą zobaczycie nic nie daje, no, na naszym sklepie, nie? Tak, no to jest po prostu trochę o zdrowotności i danych składników, to wiesz, ale że ciągle bułka pszenna jest ważniejsza od bułki żytniej. No. Wracając do suplementów, ogólnie czyli, powiem... I wiesz, i to jest takie błędne myślenie, że czyli co, czyli jeżeli okej, okay, pieczywo jest lepsze od warzyw, to mogę, czy tam na odwrotnie, okej, okay, czyli mogę jeść nieskończenie wiele warzyw i będę super, nie? No nie jest też tak, bo jak za dużo zjesz warzyw, osoba to po szkole wychodzi i właśnie chce się odchudzać, no to je na przykład sobie 200 gramów orzechów zdrowych. Co to oznacza? I masz
No i nabija, i, ma na, no, i nabija tusz no. po chuju i potem kupuje cela. Przepiękny system, co ustawili? No ktoś to musiał ustawić. Taki brzuch wielki, że aż do tyłu, nie? Ktoś to musiał ustawić. To ja powiem tak na szybko. Żebyśmy później kupowali leki. No, przepraszam, przepraszam. Leki. Teorie spiskowe. Dobra. Wracając do spalaczy. Bo wszystko to, co Ofto powiedział, dokładnie. A jeśli chodzi o spalacze, one operują na kofeinie. Wszystkie inne dodatki to są pierdoły. To jest tylko marketing i właśnie przypisywanie im nierealnej roli, nie? Że synefryna, kurwa, po prostu zmieniacie w piec, który pali tłuszcz. No nie. Ale natomiast kofeina, która jest tam zawarta, rzeczywiście może wspierać to spalanie tłuszczu. I 500 mg kofeiny, tak jest. Dobrze mówię? Tak. Dodatkowe 100 kalorii spalonych, jeśli przyjmiecie aż tak dużo w czasie dnia. Ale jest to bardzo dużo i nie każdy powinien. Poniżej 18 lat w ogóle nawet, kurwa, nie próbujcie. Żeby no. nie było na mnie. W każdym razie, jeśli ktoś, wiecie, przyjmie 1000 tej kofeiny, zbuduje tak dużą tolerancję, to będzie palił 200 dodatkowych kalorii. Także rzeczywiście, jeśli chodzi o kofeinę, delikatny tam progresik może być tych spalanych kalorii. Ale tak samo będzie to z kawy, tak samo będzie to z yerby, tak samo będzie to z energetyków. To jest pytanie, czy warto inwestować we wszystkie te inne składniki, które są dodane po chuj. Dobra, panowie, i ostatni suplement na dzisiaj jest nowy na rynku, więc nie wiem, czy w ogóle macie świadomość o nim. Także no, po prostu zaskoczy mnie, że ktoś może się nie zgadnie. Mamy, bo nie śledzimy aż tak rynku suplementacyjnego, tyle się tego. No, jest to nowy suplement i można powiedzieć, że my ogólnie kilku suplementów używamy i do tej pory nic nas nie przekonało do używania tych nowych, no tak, ale tak, tego jeszcze chyba nawet nie ma w Polsce. Które są popularne. Tylko jako ciekawostkę chcę dodać i po prostu ostrzec przed tym, jak to wejdzie. No, bo to często jest są jakieś czasu. Fazy na coś, nie? Tak, że teraz będzie ten suplement działa, to będzie teraz faza. Ten. Obniża łaknienie, cravings. Łaknienie? Wspiera fitness. Poprawia mental clarity. Ale jest czyli w Polsce do kupienia na popularnych stronach? To jest bardzo nowy suplement. Nie widziałem jeszcze. To jest bardzo nowy. Bardzo, no. To nie zgadnę. Boostuje naturalną energię, wspiera intermittent fasting. Jeśli nie wiecie, to mówię ostatnie. No dawaj. No nie wiemy. Optymizuje dietę ketogeniczną. Kurde, a bo teraz ketoza jest bardzo popularna. Tak, ketonowe. Tak, wpłynie. Słuchajcie, aj, zrobili. Tak. Coś mówił. Ketony wpłynie. Ja bardzo czekałem, aż to w ogóle się stanie. Tylko że niestety, kurwa, nie zrobili tego jeszcze dobrze. Reklamowane jest to właśnie ketony tam w płynie, no nie, po prostu liquid ketones. I oni to reklamują jako, że to wprowadza ciało w stan ketozy, no nie, jednocześnie zachowując jakby więcej energii. I że no już spalasz ten tłuszcz, jak to przyjmujesz, po prostu. Że możesz, bo tak, bo możemy powiedzieć, że te ciała ketonowe wytwarzają się w momencie, jak nie macie węgli w diecie. A teraz możesz mieć węgle w diecie plus ciała ketonowe. Tak. I ogólnie to miał być przełom energetyczny, a zrobili z tego no taką farsę spalającą tłuszcz. No bo to nie jest tak, że jak na teście ci wyjdzie, że masz te ciała ketonowe doprowadzone z zewnątrz, no to jesteś w stanie ketozy. No bo nie będziesz, bo masz węgle dostarczane. I tak musisz być w stanie ketozy, żeby być w stanie ketozy. Czyli nie dostarczać węgli i polegać tylko właśnie na tłuszczu i wytwarzaniu tych ketonów. Jeśli one automatycznie przez nasz organizm nie będą wytwarzane, nigdy to tak nie zadziała. No i niestety właśnie jako to dodatkowe źródło energii nie są w stanie, nie mogą być wykorzystane, jeśli nie ma tego stanu ketozy, no nie? Mhm. Także no niestety jest to właśnie błędne koło trochę. Tak, tak. Zrobili z tego straszny fake i to wchodzi teraz na rynek, także to będzie taki nowy, też był ten ATP boostery, nie? Mhm. To też, kurwa, no to nie jest takie proste, żeby dostarczyć ATP z zewnątrz i będzie ATP. Z kreatyną to tak działa, no nie? Z cukrem wiadomo też, ale no niestety nie działa to z ketonami i z ATP. I pewnie trochę poczekamy, aż do tego dojdą, aż to zadziała. Mhm. No, ale no i tak spoko, że w ogóle idzie nauka w tą stronę, bo chyba na live to mówiłem. Ty, przypomniałeś mi jedną rzecz. Teraz, bo to jest odcinek o suplach i przypomniałeś mi, że mam dziadkowi wziąć kreatynę, cynk i magnez od nas ze sklepu, a mój ojciec chce tylko cynk i magnez. Moja mama D3. Zapomniałem ten, bo mi się teraz moja mama D3 i omega.
No. Regularnie, no. Zwłaszcza na jesień. Dobrze. Dbajcie o seniorów. Dziadek. Nie w ten sposób. Dziadek, wykorzystam też ten odcinek bez osuplach. Mój dziadek puszkę kreatyny zjadł. To jest jednak taki rocznik, wiecie, ja myślałem, czy on w ogóle będzie regularny w tym, czy tam, a dobra, przynieś i ten. Przekatował puszkę całą ponad miesiąc. No a to jest w ogóle zbawienne. Po andropauzie, po menopauzie ci ludzie kurwa powinni, wiecie, zamiast witaminy C właśnie kreatynę na przykład brać, nie? No i, zdarza się właśnie, że ja widuję dziadka raz na miesiąc i przyjechałem po miesiącu, już tam mu zostało nie wiem co w tej puszce i rzeczywiście, bo wcześniej go widziałem, był taki zajechany trochę na twarzy, że miał takie, wiesz, takie miał, tą twarz miał taką spadła. Suchą, a teraz tak od razu zdrowiej wyglądał i sam mówi, że właśnie fajnie mu to pomaga, że czuć tą krzepę bardziej w tych pracach na działce, bo on tam cały czas coś rzeźbi i mówi, tak z jego obserwacji, że mu się, że tutaj nie ma tylu zmarszczek na ramionach, że tak jakby no, wypełniło po prostu mu tą skórę, nie? Już 86-letnią. Na przedramionach? Czy tam 5. Na przedramionach. Po nim gen masz. No, więc kurczę, no fajnie, fajnie, że... Ale to właśnie ta elastyczna skóra jest od czego? Od tego, że się wypełnia woda. Naciągnięta jest, bo masz więcej tkanki pod nią. No tak. No, po prostu. Po prostu to jest tak z jego, wiesz, doświadczenia. Jakbyś dopierdolił na starość, to tylko na twarzy by ci zostały zmarszczki, nie? I na dłoniach. No. I serio mu zależy, kurde, bo upomina mi się o tą kreatynę. A wiecie, jak jest u starszych osób z lekami, że jak coś działa, to serio pilnują tego, nie? No tak. Raczej. Ale no sami widzimy, jak nie bierzemy kreatyny, jak bierzemy. No. Jest inaczej. I naturalna, bezsmakowa. No nie potrzebuje smaku. Ma działać. Dobra, kończymy. Dziękujemy Saker za ten odcinek. No. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i napiszcie, jak się nazywa wasz czworonóg w komentarzach na dole. Pozdro! I pamiętajcie, jak jesteście smutni, jeśli... To właśnie PCA będzie zajebiście, kurwa! O kurwa! Albo sobie...